ale fajnie się spało, mamy piękny dzień. Ale, wow, co jest? Szkło pękło. Co się stało? Ale jak tylko tak głośniej powiedziałem, słyszeliście to? Ej, zaraz, na mój głos pękło szkło? Czekaj, spróbujemy jeszcze raz. Czemu to szkło, co jest? Na mój głos pękło szkło, ale ja głośno krzyczę. Ej, zaraz. Mój głos, moje krzykanie rozwala szkło w Minecrafcie? Ale dziwne. Czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. Czemu to szkło pęka? Co tu się dzieje? Wow, jak pęka, widzicie? Na moje krzykanie? A szkło pęka. Ej, widzowie, co tak głośno jest, jak krzyczę? To szkło pęka. Ty, ale beka. Ej, weźmy to przetestujemy na czymś innym. Robi się ciekawie. Oglądajcie do samego końca i zostawcie widzowie łapeczkę. Widzowie, każda jedna łapeczka w górę to jest jedno krzykanie więcej. Halo, widzowie, zostawcie łapeczkę! Halo! Ja dobra, żartuję. A jakbyście mogli, to z góry dziękuję, widzowie. Pamiętajcie też, żeby wbić na mój sklep. Sklep smyslow.pl. Wow, jak szkło pęka, słyszycie? Ale jak? Ty, jak nawala szkło. Dobra, muszę mniej krzyczeć. Ej, podejdźmy do krowy. Krzyknijmy do krowy. Ej, ciekawe, co się stanie. Widzowie, pamiętajcie, żeby wbić na mój sklep nowy smyslow.pl po koszulki, bluzy, opaski z moim logiem, z minką uśmiechniętą. Też do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem, więc warto wbić sobie na mój sklep. Okej, krzyknijmy teraz do krowy. Zobaczymy, co się stanie. Ej, krówko, halo, odwróć się. Halo, krowo, odwróć się! Co się stało? Mój krzyk rozwalił krowy. Ej, tu jedna krowa padła i tu druga. Lol, co się stało? Ej, a podejdźmy do czegoś. Ej, weźmy, krzyknijmy może. Ej, chodźmy do wioski villagerów, zobaczymy, co się stanie. Właśnie, pójdźmy do villagerów. To jest ciekawe. W ogóle tutaj też się portale tutaj nam stworzyły. Nie wiem, czy widzieliście, w poprzednim odcinku portale się pojawiły i każdy portal nas dokądś tepa, nie? To będziemy też robili w następnych filmach, więc subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, żeby nie ominąć tych portali. Pamiętajcie o tym czerwonym przycisku, wbijamy 2 miliony subików, także lecimy jak burza, subskrybujcie z góry, każdemu dziękuję. Dobra, idziemy teraz do villagerów. Podejdźmy. O, ile villagerów tutaj się kąpie, patrzcie. Villagerowie są normalnie na basenie. Ile villagerów? Ej, weźmy do nich coś, krzyknijmy, co? Ciekawe, co się stanie. Ej, villagerze! Halo, cześć, villagerze, siemanko. Co tam u was? Jesteście gotowi, villagerze? Halo, słychać mnie? Halo! Co się stało? Ej, wszyscy padli. Wszyscy padli! Mój krzyk rozwalił wszystkich villagerów! Co się dzieje? Ale to głośny odcinek, widzowie! A chodźmy, czekaj, zobaczmy tutaj, może coś będzie. Zobaczmy może z tej strony, może ktoś przeżył. Ej, będę krzyczał, zaraz pójdziemy do Sepka i do Patty! To będzie dobre. Ej, weźmy, krzyknijmy do golema. Ej, golemie! Halo! Ale ty jesteś silny, piękny go! Ej, co jest grane? Jak krzyczę i golem nawet padł. Widzieliście? Golem, silny golem padł w sekundę. Ale dziwne. Ej, jest tu ktoś jeszcze? Zobaczymy. Może balony pękną. Ej, krzyknę do tego balonu. Czekaj, do tych dwóch balonów. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga. Ciekawe, czy balon pęknie jeden i drugi. Czekaj. Ale piękne balony! Jakie... Pękły balony. Ej, wszystko rozwalam krzykiem. Mój krzyk powoduje rozwalenie danej rzeczy i postaci. Dobra, wiecie co? Idziemy teraz do Patty i do Sepka. Zobaczymy, czy ja ich rozwalę. Czy mój głos rozwali Sepka i Patty. Ej, to będzie ciekawe. Dobra, oglądajcie. Idziemy teraz do normalnych ludzi. Dobra, podejdźmy. Tu jest moja wioska, taka piękna. Tu jest moja wieża. Zobaczmy, co tu się... Albo do królowej pszczół podejdźmy. Tutaj ona mieszka, zobaczcie, tutaj z tej strony ona mieszka. No, ale tutaj nikogo nie ma z tej strony. Czekaj, może ktoś tutaj będzie koło tej wieży. Nie, nic nie ma, okej. Okay. No, teraz podejdźmy do królowej pszczół, zobaczymy, co się stanie. Uwaga. O, jest królowa pszczół, tutaj, patrzcie. Krzykniemy do niej, zobaczymy. Halo, halo, puk, puk. Cześć. Cześć, my flow. O, cześć, królowo. Nic. Słychać ciebie. Wszystko w porządku, a ci powiem, że taki piękny dzień mamy. No, zobacz. Ładnie, nie? Ładna widzisz, pogoda. Jak pięknie świeci słońce! Przecież nie krzycz tak cicho! Nie krzycz! Jak słońce pięknie świeci! Nie krzycz, nie krzycz, nie, nie!
Ej, co ty robisz? Co się dzieje? Co się dzieje? Ej, królowo, co się dzieje? Ej, co? Ej, co? Mój krzyk spowodował za głośno i królowa padła. Jakie dziwne. Ej, królowo, jesteś z powrotem? O, jest z powrotem, zaśpiła się. Ej, co się stało? Co się stało? Ej, za głośno. Mój krzyk spowodował to, że ty weszłaś w swoje spajki. Ej, co się stało? To coś... No, za głośno, uszy mi bolą. Uszy cię bolą? A, okej, wszystko w porządku. Ej, co teraz? Co jest? Królowo, co się dzieje? Halo? Królowa weszła do lawy i padła. Jakie dziwne. Ej, dobra, czekaj. Królowa zrespiła się. Poczekaj, dobra, już będę cicho. Co ty tak krzyczysz? Nie bądź taki głośny. Okej, dobra. Oszalej zaraz. Okej, dobra, to chodźmy do Sepka może. Idziemy do Sepka, widzowie. Ciekawe, co tam będzie. Ej, gdy głośno gadam, po prostu tak krzyczę do mikrofonu, to coś się dziwnego dzieje. Ale Beka, chodźmy zobaczyć teraz do Sepka. Sprawdzimy to, bo robi się ciekawie. Na Sebek... Ej, Sebek nie ma połowy domu. Co się stało? Ej, Sebek bez połowy domu. A, to jest z tego odcinka, co rysowałem. Nie wiem, czy widzieliście. Ja tu rysowałem domek i jemu zmasałem dom. I dlatego nie ma, pół domu nie ma. Dobra, okej, idziemy do jego domu. Halo, Sebek. Do mnie tu wchodzi, dobry, siema, witam. Cześć, Sebek, co tam u ciebie, wszystko okej? Tak, w porządku, normalnie tutaj filma oglądam. Chcesz się dołączyć? No, ja ci powiem, że no mógłbym, nie? Dobra, no to zobaczymy, okej, no to dawaj, sobie... siadaj tutaj, ja sobie siadnę tutaj i ale oglądamy. Ty masz piękny telewizor! Ej, nie jaki krzycz, fajny! Tak, co ty, ja słyszę ciebie. Nie krzycz tak, chłopie, oglądamy. Jaki fajny normalnie. Telewizor masz! No ciszej, nie krzycz tak, chłopie! Co ej. Się dzieje, co się dzieje? Co jest? Wow, ej, walnąłeś, no! Rozwaliłeś mnie też! Co ty zrobiłeś? Co się tu stało? Nie, padłem przez ciebie. Ej, ja powiedziałem ci, żebyś tak nie krzyczał. No co ty, rozwaliłeś mi jeszcze dom! Chodźmy to sprawdzić do domku. Ej, co tam się stało? Jakiś był wybuch z mojego krzyczenia. Ej, co to było? Ej, co tu wybuchło? Jak ci rozwaliło ucha, dom? Ty mi rozwaliło, chłopie. O nie, najgorzej. Co tu się stało? To z powodu mojego krzyczenia chyba. Tak, i to musimy to załatać z powrotem. Ej, to Sebek, wiesz, że jak ja krzyczę, to się wszystko rozwala? Patrz na to. Ale ty masz piękną ścianę udekorowaną, jaka super ściana! Jok pęka, widzisz? Padłem znowu. Ej, co się stało, Sebek? Normalnie czemu, padłem. Czemu ty padłeś? Ej, halo, słyszysz mnie? Nie, co nie, się co dzieje? Się dzieje? Znowu. Ej, widzę u ciebie jakieś kurczaki. Tak, ja Sebek. Mam tutaj kurczaki, ale weź nie krzycz na nie, nie? Nie. Ale ładne kurczaki, jakie piękne! Padły. Sebek też padł. No nie, padł. No coś ty mi zrobił z tymi kurczakami, chłopie. Ej, Sebek, czemu ty padasz, halo? Nawala, co nie, jest? Nie, nie co wiem. Się stało? Ej, jak nawala. Patrz i padł. Ej, ja też dostałem. Nie, o nie, gdzie jest woda? A, dobra. Ej, on pada. Okej, okay, wszystko jest już dobrze. Weź ten ogień tutaj zniszcz, okej? Okay? Na moje krzyczenie normalnie wszystko się rozwala, nie? Wszystko pada. Ale Beka. Ej, dobra, weźmy... A byłeś już u królowej albo u Patty? Ej, chodźmy do Patty. Ciekawe, co będzie. Do Patty to chodźmy. Dawaj, idziemy. Albo do, czekaj, a zobaczymy, czy królowa jest albo Patty. Sprawdzimy pierwsze. Dobra, ej, mój krzyk wszystko rozwala. Chodź Sebek. Idę, zobaczymy, biegnę. Zobaczymy dalej. Ja mogę ich prankować, wkurzać się oni będą. O, jest królowa jest. Siema królowa, tu jestem, halo, tu nie, jestem. Ło, rozwaliło się szkło. Krzyczysz, nie krzycz, gdzie ty jesteś? Tu jestem, halo. A, moje okno, co się z nim stało? Co, gdzie, rozwaliło się okno? Rozwaliło się okno, moje najpiękniejsze okno, no bo za głośno krzyczę. Moja. Ej, a patrzcie się na mnie, uwaga, no. Halo! Widzicie mnie? Tu jestem, halo! No, Sebek nie, padł. No. Co jest? Wlałaś w lawę? Czemu wchodzisz w lawę? Co się dzieje? Królowa padła. Ej, chodźmy teraz do Patrycji. To będzie ciekawe. Patty nie lubi aż tak krzyczenia. A weźmy, bo ona tutaj mieszka sobie spokojnie w domku, a weźmy do niej coś krzyknijmy. Ciekawe, jak to będzie z Patty, która sobie tutaj jest w domku, o w środku. Ale czekaj, ona zaraz coś tutaj trzyma. Ej, zaraz, coś tutaj widzę. Ona ma zagrodę. Zagrodę krowy. Krówki tutaj są. Okej, krowy. Zagrodę dla krów. Rozumiem. I sobie krowy tutaj mieszkają. Ej, a co jakby do tych krów krzyknąć? Ej, tutaj nie można wejść, zobaczcie, są jakieś lasery, nie mogę wejść, czekaj, jak będę próbował wejść. A, to nawala, ten laser bije. Okej, wejść do środka niestety nie możemy. Krowa też tutaj wyjść nie może. Jestem. Ale, o, Sebek jest. Sebek, stój koło tych krów, zobaczymy, co się stanie, dobra. Uwaga. Okej. Ale piękne krowy, jakie super krowy! Ja...
Wszyscy padli. Ej, krowy padły. Uciekamy szybko, szybko, w nogi. Uciekamy. Szybko, dobra. Ej, schowaj się tutaj, dobra. Patty, jak wyjdzie, jak on... Jak... O, Sebek to jest. Sebek tutaj. Siema, dobry. Sebek, co robisz? Sebek, co ty robisz? Co? Sebek padł. Idę sobie zobaczyć. Ej, tutaj. Patty idzie. Na. Króweczki, mam dla was obiad. A gdzie są moje krowy? Co moje krowy? O nie! Wszystkie krowy to ja nakrzyczałem. Patty jest w szoku, ej. Ale tutaj nigdzie nie ma żadnej dziury. Jak one mogłyby stąd wyjść same? No gdzie są moje krowy, one nie wyszły, tylko ja na nie nakrzyczałem i padły. Co się z nimi stało? Patty jest w szoku, krowy. Nie wie co się stało z tymi krowami. A to byłem ja. Ej, przywitajmy się teraz z nią. Okej, Patty, cześć, co tam? Co się stało? Cześć, wiesz co się stało? Moje krowy zniknęły. Miałam tutaj kilka i zniknęły. Krowy zniknęły? Jak to możliwe? Co się stało z tymi krowami? No nie wiem, no chyba nie uciekły, bo nie ma nigdzie tutaj żadnej dziury, chyba że nie wiem. Ej, mega dziwne, poszukajmy może je. Krowy znikły, nie ma krów, ale lol, czemu nie ma krów? No przecież wiesz, że miałam tu swoje krówki, no i uciekły. No nie wiem, co się z nimi stało właśnie, co się stało z tymi krowami? Nie wiem, mnie tutaj przy tym nie było, więc nie wiadomo co się stało z krowami, weźmy lepiej, wyjdźmy i je poszukamy. Ja wiem co się stało z tymi krowami. Ty nie wiesz, ty nic nie wiesz. Powiem ci. Cicho bądź. O. Co się stało z Sebkiem? O, nawet trzy opadło. Nic. Ja musiałem krzyknąć na niego, żeby był cicho. I nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale nie? Jak on padł od razu? No, dziwne. Nawet czemu, nie zdążył mi on powiedzieć. Tak padł, ja nie wiem, nie? Chodźmy lepiej do domu, nie wiem, co się stało. Ej, Sebek padł tak nagle, nie wiem. Ja tylko na niego krzyknąłem. Ja już idę, ja ci wszystko opowiem. Znowu ty? Nie idź tu, nie idź tu! Co się... O, dobra. No. Ale czemu on znowu padł, Smysł? O co tutaj chodzi? Nie wiem, dlaczego on padł. To jest mega dziwne. Nie wiem. Chodźmy do środka, do twojego domku. Naprawdę, ja wiem! Chodź do domku, Patty. Ci wytłumaczę! Ej! Cicho bądź, powiedziałem! No. Co jest? On znowu padł! Bo chyba ja na niego... Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Chodź, Patrycja. Chodź. Zamknijmy tutaj drzwi. No. Nie możemy pozwolić mu wejść, tak? Się wkurzam, już tu jestem. Znowu ty, wynocha stąd! Sebek! O, padł. On nie może nic powiedzieć, nie zdążył nam nic powiedzieć, a cały czas coś chce mi powiedzieć. Dobra, już się, nim się nie przejmujmy, chodźmy się skryć, chodź tutaj. Muszę ci coś powiedzieć. Dobra. Ej, Patty, ale masz ładne ubrania. Patrycja, to wina! Wina jest! Nie, to nie jest moja wina! Co? Ale masz piękne ubrania, Patty! Super co? Ubrania co? Masz! Ty tak krzyczysz! A na ciebie to nie działa, co jest? Muszę chyba bardziej krzyknąć. Ale masz fajne ubrania! Ale no dzięki, ale nie musisz tak krzyczeć, bo ja słyszę! Ej, co jest? Na nim to nie działa? Czemu ona nie pada? Spróbujmy jeszcze głośniej. Chciałem ci powiedzieć, że ładne masz ubrania, piękne! Padła. Co tu się stało? Ej, co mój to krzyk, było? Mój krzyk powoduje rozwalenie każdej postaci, wszystkiego. To znowu ja, ej, Patty, powiem ci teraz, go nie ma, słuchaj, to te krowy, które... nie cygadaj, cisza, Patty! Padli. Dobra, idziemy stąd. Ej, mój krzyk rozwala wszystko i wszystkich, ale jazda. A co jakby tak krzyknąć do smoka? Ej, to byłoby dobre. Widzowie, jakbyśmy krzyknęli do smoka Endu. Może znacie, taki smok Endu jest w Minecrafcie. A jakbyśmy do niego krzyknęli? Ciekawe, czy on by padł na hitanie. Widzowie, subskrybujcie kanał, aby się dowiedzieć. Pamiętajcie o tym czerwonym przycisku. Też wbijajcie na mój sklep smysl.pl. Wbijajcie też na mojego Instagrama, Facebooka. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Kliknijcie, zobaczcie. I widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie, także bądźcie też jutro. Ja nazywam się Smysl i ja jutro coś innego zrobię.